Cześć, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. W związku z tym, że domagacie się tagów, postanowiłam odpowiedzieć dziś na tag Koberki, classmate book tag, który polega na tym, żeby skompletować swoją klasę, z bohaterów książkowych będziemy kompletować klasę, która ma składać się z Kujona, Mięśniaka, Głupiej Blondynki, czyli wiecie, kogoś w stylu Rebeki, czy Szkolnej Gaduły, czyli kogoś takiego jak ja, także to jest super tag, dzięki niemu normalnie cofnę się do przyszłości, do czasów liceum, właśnie kompletując tą moją klasę. Koberka skompletowała tę klasę w oparciu o 5 książek, ja będę to robiła w oparciu o 10 książek, ponieważ no, mam tutaj 10 pozycji do obsadzenia i fajnie, żeby każdy bohater był no, z zupełnie innej książki. Także książkami, które wybrałam do tego tagu są Dziennik Bridget Jones, Parabellum, Gwiezdny Pył Neila Gaimana, moje kochane Igrzyska Śmierci Susan Collins, Diabeł ubierający się u Prady, jedyna i słuszna część diabła ubierającego się u Prady, wiecie, zemsty nie czytam. Trzej muszkieterowie Aleksander Dima, czyli moja pierwsza ogromna książkowa miłość, w tym D'Artagnan, mam nadzieję, że nie zostanie, nie wiem, jakąś głupią blondynką. Złodziejka książek, moje ukochane Mgły Avalonu, czy raczej Die Nebel von Avalon, wiem, Granda, czytałam to po niemiecku. Gra o Tron, jedyny tom sagi Martina, który przeczytałam i do czego pewnie nie powinnam się przyznawać. I Zmorojewo Jakuba Żulczyka, dodam, że książki te wybrałam tak naprawdę przypadkowo, na chybił trafił z półki, to że Parabellum tak jakoś wpadło w moje ręce, no kurczę, znowu jakoś tak wyszło. W każdym razie mam już wybrane książki. Czas wybrać tę jedną konkretną książkę, dzięki której obsadzę pozycję Kujona. Także książki, tytuły tych książek mam tutaj zapisane, także losujemy sobie. I co mi tutaj wyjdzie? Jaka książka? Proszę bardzo. Dziennik Bridget Jones. Także biorę do ręki Dziennik Bridget Jones, który mam gdzieś... O, tutaj mi się schował. Dziennik Bridget Jones. Otwieram na obojętnie której stronie i... Kogo my tutaj mamy? Sharon. Sharon! Sharon, kurczę je! Sharon, przyjaciółka Bridget. Nie wiem, czy ją pamiętacie, to jest ta dziennikarka nadużywająca słowa fuck w filmie. Czy ona pasuje mi na Kujona? No, niespecjalnie. Raczej dałabym ją obsadziła jako... tutaj w sumie nawet nie ma osoby, jako którą mogłabym ją obsadzić, no ale nic, dobra, trudno. Sharon zostaje naszym Kujonem. Idziemy dalej. Kolejną książkę losuję i tą książką jest, uwaga, Trzej Muszkieterowie. No to bierzemy do ręki mojego ukochanego Dima. Naprawdę, jeżeli nie czytaliście powieści Dima, to musicie to nadrobić. Ja myślę, że będę paplać o tym i to na pewno nie tylko i wyłącznie o Trzech Muszkieterach. Także mam Trzech Muszkieterów. Otwieram książkę na stronie i co tutaj mamy? Jakiegoś łobuza? D'Artagnan! Cholera jasna! D'Artagnan będzie naszym mięśniakiem! Czy on pasuje mi na mięśniaka? Nie! To taki fajny gaskończyk, młody chłopak, który kurczę będzie tu naszym mięśniakiem, a mięśniaki to wiecie, przynajmniej ten, nie wiem, który każe z filmów amerykańskich, bo to chyba na tym się mniej więcej opiera ta cała lista, prawda? Błazen, Głupia Blondynka, Mięśniak, to mi się kojarzy z takimi właśnie filmami dla nastolatków o licealistach. Mięśniaki kojarzą mi się z takimi totalnymi kretynami. Takim totalnym kretynem mięśniakiem został D'Artagnan, matko boska, ja nie chcę się dalej w to bawić, nie wiadomo co mi tam dalej wyjdzie. Także dobra, losuję dalej. Jaką tutaj mam książkę? Mgły Avalonu. Mgły Avalonu i do obsadzenia przewodniczącego klasy. Kto zostanie moim przewodniczącym? Przewodniczącym mojej klasy. Die Nebel von Avalon. Jeżeli nie znacie powieści Marion Zimmer Bradley, to też po prostu walnę chyba strzelę jakiegoś focha, ponieważ te powieści są po prostu genialne. Mgły Avalonu to chyba i najlepsza powieść, także no dobra. Idziemy. Kogo my tutaj mamy? Morgaine. Morgaine, czyli Morgana. Myślę, że kojarzycie Morganę, jeżeli kojarzycie w ogóle legendy arturiańskie. I Morgana rzeczywiście jest taką bardzo mądrą osobą, więc myślę, że na przewodniczącego klasy nadaje się no, w sam raz. Także tutaj bardzo dobry wybór z tą całą Morganą. Losujemy dalej, co mi tutaj wyjdzie. Jaką będę miała książkę? Słodziejka książek, proszę bardzo. Bierzemy do ręki książkę Markusa Zusaka. Do obsadzenia mam Głupią Blondynkę. Głupia Blondynka z tej książki, no to chyba nie będzie dobry typ, bo to nie jest książka, z której można by wybrać Głupią Blondynkę, no ale okej. Otwieramy książkę Lizel. No i Lizel została moją głupią blondynką. Okej, ona jest tutaj blondynką, proszę bardzo, na okładce, ale czy głupią blondynką? No niespecjalnie. No kurczę, Lizel, przepraszam, że przypadła tobie taka rola głupiej blondynki.
Ciekawa jestem, jak to dalej będzie wyglądać. Teraz mam do obsadzenia szarą myszkę i losujemy. Szara myszka będzie wybierana z książki Zmorojewo. Kurde, szara myszka z tej książki też będzie ciężko, bo jakoś Zmorojewo nie kojarzy mi się z żadną szarą myszką. A szarą myszką zostaje Dziadek Tytusa. Dobra, Dziadek Tytusa, szara myszka. Nie pamiętam za bardzo tej postaci, więc pewnie siedział jakoś tak cicho, jak mysz pod miotłą, więc pasuje mi tutaj na szarą myszkę. Niech będzie, jednak znalazłam jakąś szarą myszkę z tej książki. Idziemy dalej. Szkolna gaduła. To jest po prostu moja ulubiona kategoria. Normalnie typowałabym siebie, zawsze byłam gadułą, ale nie, muszę wybrać kogoś z bohaterów tych książek i będę typowała z książki Gra o Tron. Gdybym tak miała wybrać teraz jakąś szkolną gadułę, myślę, że może Tyriona, ale taką gadułę, która wiecie, potrafi przygadać. No ale zobaczymy, co mi wyjdzie. Biorę do ręki Grę o Tron i otwieram na stronie Aria. Aria jako szkolna gaduła. Co wy na to? Czy ona pasuje na szkolną gadułę? Ona chyba tak dużo nie gada, przynajmniej w serialu. Książka, no wiecie, cały czas jestem na pierwszym tomie, ale obiecuję poprawę, na pewno to przeczytam niebawem. Zwłaszcza, że będę niebawem robiła pewien tag dotyczący Gry o Tron, więc no przydałoby się też przeczytać książki. Także Aria zostaje naszą szkolną gadułą. Idziemy dalej. Teraz czas na Błazna. Błazen będzie wybierany z książki, uwaga, Parabellum. Jak trafi na Leitnera, to ja się w to dalej nie bawię. Tak, żeby nie było. Proszę bardzo, Parabellum. Bierzemy do ręki Parabellum i kto mi tutaj wyjdzie? Byle nie Leitner, nie Leitner. Obelt jako Błazen. Olga z Wielki Bóg musi się teraz gotować, bo ona kocha Obelta, ja kocham Leitnera, cieszę się, że nie wypadł na Leitnera, tylko na Obelta, chociaż Obelt też tak średnio pasuje mi na Błazna, ale wiecie, z dwojga złego lepszy Obelt niż Leitner, także spoko może być. Idziemy dalej, losujemy dalej, mamy teraz książkę Diabeł ubiera się u Prady. I mam do wybrania plotkarę. Jak trafi na Emilii, to po prostu będzie coś niesamowitego. Gorzej jak na Mirandę czy na kogoś innego. Także biorę do ręki Diabła ubierającego się u Prady. I Alex. Trafiło na Alexa. Alex to był chłopak Andy, tak? Z tego co pamiętam, bo już nie pamiętam za bardzo tej książki. Alex jako plotkara tak średnio chyba najeżdża. On chyba nie był jakąś taką plotkarą. W ogóle nie pamiętam tej postaci. Andrea Emilii pamiętam, ale to tak, wiecie, niespecjalnie. No nic, dobra, trudno. Alex jest naszą plotkarą. Zostały nam dwie książki. Pierwsza książka to, proszę bardzo, Igrzyska Śmierci. Igrzyska Śmierci i do obsadzenia klasowe emo z tej książki. To będzie bardzo dziwne i w sumie za moich czasów chyba nie było żadnych emo. To chyba taki późniejszy wynalazek. Ja gdybym robiła chyba ten tak, to zamiast tego emo wstawiłabym coś innego. No ale nic, tak jest jaki jest. Ja jestem na książce, w którym klasowym emo zostaje Hejmicz. Nie pasuje mi do tej roli. No ale nic, wypadło na niego. Także teraz została nam ostatnia książka. Ostatnia książka to Gwiezdny Pył Nila Gaimana. I z tej książki będę wybierać śpiocha. Dlaczego akurat śpiocha? Czy ja miałam w klasie śpiochów? Nie mam pojęcia, nie pamiętam żadnych śpiochów. W każdym razie śpiochem zostaje Sekundus. Sekundus to był jeden chyba z tych braci, którzy musieli złapać, znaleźć gwiazdę, żeby zostać królem tego całego królestwa. W sumie za bardzo nie pamiętam tej postaci, ani z książki, ani z filmu, tam chyba Septimus na koniec tam pojedynkował się z Tristanem i w ogóle. No nic, dobra. W
każdym razie mamy naszego śpiocha. I tak właśnie prezentuje się moja klasa. Czy podoba mi się? No nie do końca. D'Artagnan w roli mięśniaka będzie śnił mi się po nocach. Lizel w roli głupiej blondynki zostawiam bez komentarza. Tak samo jak Obelta w roli błazna. W ogóle kogokolwiek z Parabellum trudno byłoby obsadzić w roli błazna. Także no tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że ten filmik podobał się Wam. Zachęcam Was do tej zabawy również na swoich blogach. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!